Miał na sobie długi, czarno-czerwony płaszcz, a na głowie kaptur. Przedstawił się jako Ronald Margesten. W ciszy podszedł do stołu i usiadł naprzeciwko kobiety, która nazywała się Eureka. Mężczyzna, widząc fortepian na środku pomieszczenia, o nic nie pytając, wstał i od razu znalazł się przy instrumencie. Grając utwór, pomylił się, zmieniając tym całą melodię. Nagle Ronald odwrócił się i płynnym ruchem zrzucił kaptur. W tej samej chwili kobieta, widząc jego czerwone oczy, zaczęła krzyczeć. Niespodziewanie do pokoju weszła dziewczyna ubrana na czarno. Biła broń w Ronalda. A co to było? Zapytała. To był demon. Ten akurat przybrał postać wampira. A kim ty jesteś? Eureka nie poznała odpowiedzi na swoje pytanie, ponieważ dziewczyna rozpłynęła się bez śladu.